W dzisiejszym filmie Spec Simulatora dalej kontynuujemy nasze przygotowania do update'u, ale co ważniejsze, opowiem wam o jeszcze dziwniejszych leakach, które się pojawiły, jeszcze dziwniejszych niż ten Titanic Pet, no bo jak wiemy, prawdopodobnie ten Titanic Pet pojawi się tutaj w tym jajku. No moim zdaniem tak na 90% będzie w tym jajku, bo aktualnie gemów jest za dużo i muszą coś zrobić, żeby się pozbyć z tych gemów, a to jajko w ogóle nie pomogło, nic nie wypompowało gemów, ceny dalej są duże. W ogóle jakie teraz są ceny tych Golden Hell Rocków? No tutaj pokazuję stare ceny, chciałbym, żeby takie były, ale no to dlatego, że po prostu jestem na privie. Musimy pójść na Triplazę i zobaczymy, jak to na Triplazie wygląda. Na razie w sumie ile gemów mamy? Tutaj 13 trylionów mamy, tutaj wrzućmy te 700 bilionów w sumie, 80 zostawimy sobie na jakieś jajka, no i mamy 13,75. Przydałoby się do 15 dzisiaj zarobić, takie 15 trylionów, myślę, że może styknąć nam na Titanica, nawet jak miałbym wydać 15 trylionów na tego Titanica na dropienie, to by się to opłacało. Ale dobra, idziemy w końcu na Triplazę. No i tutaj mamy dużo sprzedawania, tylko czy dobrą Triplazę mi znalazło? Nie, w sumie jakąś taką giga słabą, ale tu są takie jajka fajne. Jedno bym sobie takie kupił. A dobra, nie będziesz, nawet dwa takie sobie kupimy. I idziemy na jakąś lepszą Triplazę, żeby właśnie huge posprzedawać. I jak teraz wygląda w ogóle cena tych huge petów? No powiem wam, że nie spadły ceny, jakby ludzie tak tego nie przekminiają, że no wiecie, pojawi się ten Titanic i prawdopodobnie będzie za gemy i wtedy mocniej ceny spadną, ale no to lepiej dla mnie, będę mógł sprzedać po bardziej normalnych cenach to wszystko. Dobra, standardowo pójdźmy na jakąś Triplazę, gdzie jest huge pet i opowiem wam dalej o leakach. W sumie to Titanic, nie huge pet. I tu mamy niby tego Titanica, ale jak zwykle nie ma tego Titanica. Tu mnie tepło, no ale no tu nigdzie nie ma niestety. Dobra, pierwszą taką rzeczą to jest po raz kolejny ta dziewiątka, bo ostatnio wam pokazywałem, że pojawiła się taka dziewiątka na Twitterze Prestona, ale teraz pojawiła się kolejna dziewiątka na Twitterze Prestona, zobaczcie tutaj to. A więc teraz na stówę wiemy, że coś się stanie 9 lipca prawdopodobnie. To wypada w niedzielę i w sumie mam dla was taki dodatkowy konkurs, jeżeli coś się stanie. Jeżeli nic się nie stanie 9 lipca, no to nie będziecie mieć dodatkowego huge peta, ale na przykład jeżeli Preston 9 lipca wypuści powiedzmy Big Paintballa 2, co jest prawdopodobne, to rozdam wam Huge Evolve Hellrocka. Albo na przykład jeżeli wypuści Seasonal Gifty, co jest bardziej prawdopodobne, to rozdam wam takiego Rainbow Slime'a. A jeżeli wypuści nowego Pet Simulatora, co moim zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne, to rozdam wam trylion gemów. Zobaczymy w sumie co Preston doda 9 lipca, bo jakby no tutaj są te gifty i dalej ich chyba jeszcze nie ma. No niestety tych giftów nie ma. Dobra, wystawmy trochę huge petów i opowiem wam dalej. Tylko musimy znaleźć jakąś wolną budkę. O, tutaj jest fajna taka w miarę. Cyk, sobie ją zajmijmy. I trochę właśnie huge petów powystawiajmy. Tylko muszę do banku pójść powyjmować trochę słabszych. Dobra, no i trochę muszę ty powystawiać tych petów, chociaż ten tu ma dobry bonus. Trochę taniej powystawiam i dalej wam opowiem o leakach na temat Pet Simulatora. Dobra, powystawiam i teraz w Pet Simulatorze po pierwsze już na 100% wiemy, że pojawi się ten Titanic Ferrari. To się nawet nie nazywa Ferrari, tylko Purari, a więc no trochę inaczej, no ale wiadomo, musieli tak dać, bo nie mogą dać się prawdziwej nazwy auta, no bo wtedy wiadomo, Ferrari mogłoby Pet Simulatora zbanować. Wydaje mi się, że to będzie dla jakichś graczy, którzy, nie wiem, najwięcej Robuxów na Pet Simulatora wydali. Raczej wątpię, że to będzie normalny Titanic, bo no dostaniemy darmowego Titanic Kota oczywiście. I druga rzecz, do Pet Simulatora ogólnie zostało dodane giga dużo huge'y. Zresztą zobaczcie sami, ile huge'y zostało dodanych i w sumie nie wiem, do czego one mogą być. No bo jakby w normalnym przypadku powiedziałbym, że do Seasonal Giftów to są huge pety, ale do Seasonal Giftów już są tak naprawdę huge pety. Zobaczcie tutaj, że te wszystkie huge pety są te Seasonal Gift, no i tu są wszystkie rodzaje Seasonal Giftów, takie było z jedynkami. Jedynek też mamy tyle. A więc albo jakieś inne, jeszcze dziwne Seasonal Gifty się pojawią, albo jakaś maszynka nowa się pojawi do huge petów, coś takiego jak właśnie to huge machine jajko. No jest to dosyć dziwne, ale dobra. Ja idę dalej szukać leaków, niech tutaj jeszcze sobie to postoi, żebyśmy cokolwiek zarobili. I też w sumie zapomniałem o jeszcze jednym leaku, tu są takie dwa pety, takie trochę no arcade'owe pety i to prawdopodobnie będą pety do eventu co 4 godziny, bo tutaj zobaczcie, też jest takie jajko i w środku tego jajka jest razy 5, a więc no to prawdopodobnie będzie działać tak jak pozostałe dwa eventy, że będziecie mieć razy 5, raz 10, raz 20, razy 50 szanse. Nie wiadomo w jaki sposób ten event będzie działał, ale no coś takiego jeszcze jest. Dobra, pomalutku coś się sprzedaje, leciutko jeden chyba huge pet się sprzedał, tylko ta Triplaza jest strasznie AFK. Nie ma za bardzo tutaj ludzi, którzy sobie wystawiają te pety, chociaż no to jest dobra Triplaza, bo tutaj są bogatsze, więc nie wiem, no. Słabe miejscowe mam niestety, musiałbym lepszym znaleźć, ale wszystkie lepsze są zajęte. Dobra, niech to tak stoi, w sumie jeszcze otwórzmy sobie dwa te jajko. Ile w ogóle tych mam jeszcze tutaj? Sailorów. Dobra, to 8 Sailorów otwórzmy. Otwórzmy sobie jedno jeszcze Pirat jajko. Myślę, że dzisiaj jeszcze więcej tego otworzymy, ale no otwórzmy sobie tak po prostu tutaj 8. Tutaj to sobie też otwórzmy i tutaj niestety nic ciekawego nam nie wyleciało. Jeszcze tutaj te 3 otwórzmy sobie i jeszcze tutaj to jedno otwórzmy. No tutaj mamy spory procent, ale nic nie ma i tutaj czy będzie? Wydaje mi się, że te huge pety w ogóle Pirat Paroty mogą podrożeć, bo raczej wątpię, że trzeci raz tutaj dadzą dokładnie te same jajka, bo ten Summer
pas się zmieni i obstawiam, że mogą dać dwa nowe jajka i może właśnie do tego jest tyle huge petów. No w sumie to jest ciekawe, no tutaj mogłyby być dwa huge pety w tym summer pasie, no bo wiem, że tu jest jeden i tu jest drugi. No to powiedzmy, to są dwa huge pety. Tylko że one też nie pasują, te huge pety, które wam pokazywałem do summer eventu. Ciężko w sumie powiedzieć, wydaje mi się, że te huge pety mogą być do seasonal giftów, tylko w jakiś inny sposób będzie się je zdobywać. W ogóle tutaj też jedną ciekawą rzecz widzę, za 10 trylionów Nightmare. Ale no to na pewno się kupić go nie da. I jeszcze oczywiście musimy wysłać gemy zwycięzcy i zwycięzcą zostaje ta osoba tutaj. No i wysyłamy jej 100 bilionów i oczywiście Nightmare jajko. Czyli no trochę już moje gemy tu się uszczuplają. Wracamy do tego, co miałem na początku, ale dobra, wysłaliśmy to tej osobie. I w sumie na szybko mailboxy sprawdźmy, bo są grube prezenty dla mnie i dla was tutaj. Na przykład nam wysłał event 1-2-3 takiego pecika Snumena, więc dziękuję bardzo tego Snumena. Tutaj Dodo na 9 bilionów wysłał i jeszcze tutaj 100 bilionów, bo kończę spec symulatorem. A więc no oczywiście dziękuję. Tutaj Frog nam na konkurs wysłał. Tutaj Frog też wysłał nam trochę huge petów. I tutaj chcę, żebyśmy tego na odcinku sprzedali. No dobra, to sprzedajmy go na odcinku. Zobaczymy, co nam zejdzie. I tutaj na konkurs macie Gekka, więc no też macie mocny konkurs. Tutaj Luke nam jeszcze 2 miliony wysłał. Tutaj Dawid nam wysłał też takie pecik. Tutaj Bajo Jajo też nam wysłał. I pyta się, czy będzie live. No na razie nie planuję, ale kiedyś pewnie zrobimy. Noob 1-2-3 też nam wysłał. Tutaj Andrzej w ogóle też nam wysłał na konkurs takiego huge cupcake'a, więc no będzie dużo tych petów na konkurs. I dla mnie też tutaj takiego pecika, więc również dziękuję. Matko tutaj też nam wysłał. Tutaj taki hype gift od PvP, więc też dziękuję. Tutaj Wojtasek wysłał nam dużo, 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 dużo tutaj ekskluzywów i tego wszystkiego, a więc Wojtaskowi tutaj oczywiście dziękuję. Tutaj Flix na 20 bilionów wysłał i tutaj Capiszon też nam wysłał trochę tych ekskluzywów płatnych, darmowych, może nawet Kraken jajko kolejny dzisiaj zrobimy w sumie, bo sporo tego mi tutaj wysłaliście. Tutaj LCLC też nam coś takiego wysłał, no i tutaj jeszcze na końcu Bento. Dobra, odbierzmy sobie to, zobaczmy ile w sumie będziemy mieć jakby do Kraken jajka i w sumie tego ananasa od razu dostawmy, skoro ta osoba chciała, żebyśmy go sprzedali na odcinku. Spróbujmy go tak za 94 biliony sprzedać. Zobaczymy, czy sobie zejdzie. Na pewno możemy sobie te kul jajka porobić, bo tych petów darmowych mam dużo, ale czy wyjdzie nam kolejny kraken jajko? Możliwe, że wyjdzie, możliwe, że wyjdzie. Chociaż nie, trochę nam brakuje. Dobra, to trochę może później dozbieramy. Dobra, niech to jeszcze sobie tutaj postoi. I w sumie powiem wam, że teraz gigamocne sieliki pojawiły, jakby za bardzo już mi nic nie chciało sprzedawać, a więc mniejsza w tą trade plazę, ale teraz to, co się pojawiło, to jest masakra. Po pierwsze, dostaniemy jakieś dziwne tokeny. Tutaj macie zdjęcie właśnie tych tokenów. To będą tokeny do maszynki. Nie wiem, czy kojarzycie takie maszyny, one często są w nadmorskich miejscowościach do łapania jakichś tam, nie wiem, przedmiotów i tak dalej. Dostaniemy taką maszynę do łapania huge petów. Zresztą zobaczcie sami, jak ona wygląda. No będzie to gdzieś tutaj w tym miejscu. No i właśnie może do tej maszyny są te wszystkie huge pety, które wam wcześniej pokazywałem. Oprócz tego też inne rzeczy się pojawiły. Już wiemy, jaki huge pet będzie. Dostaniemy tego huge peta właśnie z tej maszyny, ale jestem ciekawy, czy też będą jakieś inne huge pety oprócz tego. No i co ważne, też dostaniemy nowe jajko tutaj w tym sezonie, tutaj w tym miejscu prawdopodobnie, to będzie prawdopodobnie końcowe jajko, dostaniemy takie Sandcastle jajko, jak tutaj widzicie. No i w tym jajku będzie oczywiście Sandcastle Huge Pet. Jeden w sumie z tych 13, bo tam był gdzieś taki właśnie Sandcastle. I tutaj właśnie też są takie arcade'owe jajka, a więc będzie różna szansa na Huge Peta z tej maszynki dziwnej. Nie wiadomo, jak to będzie działać, ale dobra, teraz już więcej leaków nie ma, więc w tym filmie to będzie na tyle i do następnego.